Cześć, witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy, przedstawię wam 5 rzeczy dla początkujących. Myślę, że ten odcinek na pewno się nie spodoba osobom, które już są zaawansowane, no bo oni na pewno to już wiedzą, aczkolwiek ten odcinek kieruje bardziej do początkujących, do tych, którzy chcą zacząć właśnie grę z Brawl Stars, no i chcą się czegoś tam nauczyć. Tak więc przechodzimy już do pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to strzelanie na auto-aimie. Wydaje mi się, że jest to całkiem okej, jeśli chodzi o postacie, które biją na blisko. Dużo początkujących graczy strzela po prostu nie patrząc gdzie, tylko po prostu strzela tymi zwykłymi strzałami, tylko naciskając, nie przeciągając, nie celując, tylko po prostu przeciąga. To jest dobre, jak na przykład gracie Bullem albo Sherry, czyli postaciami, które są na blisko, aczkolwiek już jest dużo gorzej, jeżeli to robicie na przykład taką Piper, aczkolwiek jeżeli jesteście na blisko, to też możecie strzelać właśnie z auto-aima. Ja niestety muszę również używać auto-aima, bo gram na komputerze, jeśli chodzi o live oraz odcinki. No i wiem, że to jest troszeczkę noobskie, ale niestety na komputerze bardzo ciężko mi jest wycelować. I niestety używam auto-aim. Aczkolwiek nie róbcie tak, pamiętajcie, że dużo lepiej, jeżeli macie taką możliwość, to wycelujcie, poczekajcie, na spokojnie to zagrajcie i wydaje mi się, że to będzie dużo lepsze. Kolejną bardzo ważną kwestią jest to po prostu strzelanie z krzaków. Wydaje mi się, że na przykład na showdownie, czyli na tej mapie, gdzie musicie przetrwać jak najdłużej i im dłużej właśnie przetrwacie, no to zdobywacie więcej pucharków. Wydaje mi się, że to jest idealna mapa, aby właśnie poćwiczyć kampienie w krzakach. Pamiętajcie, że jeżeli stoicie w krzakach, to nikt inny was nie widzi, dopóki albo on nie wejdzie do tych samych krzaków, albo po prostu nie strzelicie, albo nie oddacie żadnego strzału. Pamiętajcie, że to nie jest game grab albo jakiś inny tryb, gdzie musicie się spieszyć, dużo chodzić, aby właśnie zdobywać gemy albo robić inne czynności, na przykład zbierać śrubki. Jest to po prostu jak najdłużej przetrwać, więc naprawdę na tym trybie nie musicie się spieszyć, możecie troszeczkę więcej poczekać w krzakach i na pewno takie taktyki również są bardzo dobre. Pamiętajcie, że krzaki to jest jedna z najbezpieczniejszych opcji w grze. Okej, moi drodzy, i to wydaje mi się, że powinno wam się spodobać, ponieważ będę mówił o skinach. Tak, jest dostępny jeden darmowy skin, jeżeli ktoś jeszcze z was nie wie, jest to skin do Barley'a. Ten skin możecie uzyskać całkowicie za darmo, po prostu odbierając go poprzez zarejestrowanie się przez Supercell ID. Nie jest to nic trudnego, wystarczy, że po prostu się zarejestrujecie przez Supercella i otrzymacie takiego oto skina. Skiny w Brawl Stars są naprawdę dosyć drogie i wydaje mi się, że no nie wszystkich stać, na pewno nie każdy będzie te skiny kupował, a jeżeli macie do dyspozycji darmowego skina, to wydaje mi się, że warto z tego skorzystać i naprawdę korzystajcie z tej opcji, bo skin jest w 100% darmowy, a nawet ten Barley może nie jest to najpiękniejszy skin, ale jest naprawdę całkiem okej. Okej, i teraz bardzo ważna kwestia, ponieważ jest związana z waszą aktywnością, ponieważ im więcej gracie, nie do końca, ale im jakby gracie częściej i bardziej aktywnie w ciągu dnia, tym po prostu będziecie mieli więcej profitów. Objawia się to tym, że im więcej jakby gracie w ciągu dnia, mianowicie jeżeli zagracie, załóżmy, wygracie z rzędu 5, 6, może 7 meczy, no to w takim przypadku otrzymujecie wszystkie tokeny, czyli 200 tokenów, jakie wam są przyznawane co kilka godzin. I pamiętajcie, żeby to robić codziennie, ponieważ możecie po prostu otrzymywać darmowe tokeny, za które możecie otrzymywać skrzynki. Również pamiętajcie, że w ciągu dnia bardzo opłacałoby się wam zagranie każdego trybu minimum jeden raz, ponieważ możecie otrzymać star tokena, na przykład za wygraną grę. Dlatego jest to naprawdę całkiem ok, ponieważ możecie otwierać też dużo lepsze skrzynki. No i piąta opcja jest to opcja bardziej związana z samą grą, ponieważ pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie po prostu wchodzili do gry, nawet nie musicie nic na dobrą sprawę robić i po prostu będziecie tylko wchodzili do gry, no to zawsze odbierajcie sobie darmową rzecz ze sklepu. Taka rzecz jest zawsze dostępna, więc wystarczy tylko wejść do sklepu, odebrać ją. Nie zapominajcie o tym, bo wiem, że dużo początkujących graczy o tym zapomina i wydaje mi się, że jest to troszeczkę słabe, bo naprawdę jest to za darmo i nie ma tutaj nad czym się zastanawiać. A, i jeszcze taka malutka bonusowa scenka, o której chciałbym wam powiedzieć, ponieważ jeżeli chcecie wydawać już gemy, oczywiście nie każdy chce, nie każdy to uznaje, wydawanie gemów w grach mobilnych i po prostu swoich pieniędzy, no to jeżeli chcecie, już po prostu macie taką ochotę wydać gemy, to najlepszym sposobem będzie po prostu zdablowanie waszych tokenów. Jest to naprawdę najbardziej opłacalna opcja, jeśli chodzi o wydawanie gemów, bo nie dość, że możecie na tym wydropić jakichś super brawlerów, no to na dodatek możecie też otrzymywać karty z tych skrzynek i po prostu dużo lepiej wam to będzie wszystko wychodziło, niż po prostu, wiecie, kupowanie jakichś skrzynek i tak dalej. Okej, moi
drodzy, tak więc byłoby to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeszcze ogólnie chciałem was przeprosić za to, że mam troszeczkę inny głos, ale to jest spowodowane tym, że jestem chory, ale już się powoli leczę, więc jest jak najbardziej spoko. Tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie, no i cześć moi drodzy.